Nazywam się Stanisław Kamiński. Wszystko się zaczęło 8 maja 1956 roku w Sochaczewie. Mieszkańcy na to miejsce, gdzie się urodziłem, mówili Trójkąt Bermudzki, bo to były ulice Warszawska, Wąska i Staszyca. Były takie stare kamienice pożydowskie i tam spędziłem moje dzieciństwo. Do 15 lat praktycznie. No była jeszcze przerwa, bo jak miałem 8 lat, zmarł mój ojciec, była trudna sytuacja. Przez jakiś czas byłem w domu dziecka. To tam był pierwszy mój kontakt ze sportem. Spotkałem trenera zapasów, pana Mundka Waleckiego z Ożarowa i tam stawiałem pierwsze kroki na macie zapaśniczej w wieku 12 lat. Ważyłem 60 kg. Byłem taki mały grubasek. No ale to była pierwsza przygoda ze sportem. W wieku 16 lat zacząłem grać w rugby w Sochaczewie. Powstała drużyna rugby. Zaproponowali mi grę w pierwszej linii młyna. Byłem trochę za młody. W rugby mogli zawodnicy grać w wieku do 18 lat. Ja dopiero miałem 16. Także grałem na kartę innego zawodnika pod innym nazwiskiem, no ale na boisku byłem ja. To była drużyna Orka Sochaczew rugby. W 80 roku byłem powołany do reprezentacji Polski w rugby na mecz Puchar Narodów z Rosją, ale niestety kontuzja uniemożliwiła mi to i nie wygrałem w tym meczu. Zapasy zacząłem tak naprawdę uprawiać w 1973 roku. Po kilku miesiącach wygrałem Mistrzostwo Mazowsza Juniorów. Wyjechałem na ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży do Krakowa. Tam zająłem 5. miejsce. A po roku już trafiłem do kadry narodowej juniorów i w 1974 roku zostałem po raz pierwszy mistrzem Polski juniorów do lat 18. Rok później zdobyłem już jako 18-latek Mistrzostwo Polski juniorów do lat 20. Trafiłem do kadry narodowej i moja przygoda z zapasami wyczynowymi trwała do 1980 roku. Potem kontuzja uniemożliwiła mi wyczynowe uprawianie sportu i musiałem zająć się tym, czego się nauczyłem w szkole, bo skończyłem szkołę gastronomiczną i moją taką pasją po sporcie drugą to było gotowanie. Myślę, że najbardziej mazurską potrawą będzie właśnie lin w śmietanie z kurkami. Do przygotowania lina potrzebny jest oczywiście lin i grzyby kurki, to są podstawowe składniki. Zaczynamy od poszatkowania cebuli, którą obsmażamy leciutko na maśle i dodajemy do tego lekko obgotowane kurki. Następnie obtaczamy filety z lina w mące i smażymy z dwóch stron na rozgrzanym oleju. Przekładamy. Pierwsza taka moja poważna przygoda z gotowaniem to była w 1983 roku. Pracowałem wtedy w schronisku w Dolinie Chochołowskiej w Zakopanem. W czerwcu do schroniska przyjechał Jan Paweł II. Tam spotkał się z przewodniczącym Solidarności Lechem Wałęsą. W ogóle był cały cyrk, bo 3 dni przed wizytą papieża schronisko opanowali borowcy. Sprawdzali każdy pokój. Mnie, ja byłem szefem kuchni, u mnie w magazynie trzepali, czy w kaszy nie ma ukrytych jakichś materiałów. Wszystkie osoby, które miały jakieś powiązania z Solidarnością, zostały na okres przyjazdu papieża internowane ze schroniska. No ja nie należałem do Solidarności, nie dlatego, że nie chciałem, tylko po prostu zajmowałem się wtedy pracą. Ktoś w tej ekipie rządowej z kucharzy nie dojechał i kucharz, pan Wojciechowski, to był stary kucharz, który wszystkie imprezy rządowe organizował, poprosił mnie o pomoc. No i właśnie wtedy miałem okazję poznać Ojca Świętego, bo stałem blisko niego, tak z odległości 5 metrów. No i pomagałem przygotowywać potrawę dla papieża, także to było takie duże przeżycie. I wtedy to zawsze jest tak, że kiedy się wchodzi do jakiegoś zawodu, to człowiek nie jest pewny, czy chce to robić, bo dokładnie tego nie zna. I ja wtedy zdałem sobie sprawę, co znaczy gotować dobrze, bo usiedliśmy z kucharzem panem Wojciechowskim, jak już wszyscy się najedli, i pracownicy ze schroniska rzucili się na to najlepsze jedzenie. Tam były polardy, pstrągi z wody,
Każdy chciał spróbować z tych specjałów, a pan Wojciechowski usiadł w rogu, posmarował sobie taki chleb z piekarni GS-owskiej z kościeliska masłem, pokroił pomidora i z takim rozmarzeniem spojrzał na mnie i mówi: ale wy tu macie wspaniały chleb. Ja wtedy zrozumiałem, że żeby być dobrym kucharzem, wcale nie trzeba udziwniać. Wystarczy po prostu robić coś, a dobrze, i wkładać w to serce. I to jest cała filozofia. I to nieważne, czy się jest kucharz, czy ktoś inny. Nie tylko jakieś wykwintne dania się produkuje w naszej kuchni. Dzisiaj mam zamówienie na schabowy, mielone bigos, karkówkę pieczoną w sosie. Taka kuchnia tradycyjna. Ale to dobrze, bo ja jestem zwolennikiem takiego tradycyjnego jedzenia bez udziwnień. Po skończeniu sportowej kariery moja praca wyglądała w ten sposób, że na sezony letnie przyjeżdżałem do pracy na Mazury. Pracowałem w stajnicy wodnej PTTK w Krutyni. Później pracowałem w ośrodku wypoczynkowym w Pieckach. Pracowałem w ośrodku Guzianka na Mazurach, a na zimę wyjeżdżałem w góry. Pierwsza moja praca to było schronisko, tak jak już wcześniej mówiłem, na Polanie Chochołowskiej, a potem kolejno schronisko na Hali Miziowej, na Pilsku. I to były trzy sezony i w Szklarskiej Porębie na Szelnicy był jeden sezon. I w trakcie właśnie jednego sezonu tutaj na Mazurach przyjechałem do Mojtyn i mój kolega, który ze mną pracował w PTT-ku w Krutyniu, zapoznał mnie z dziewczyną z Mojtyn. To właśnie moja obecna żona, Celina. Poznaliśmy się. Nie byliśmy już najmłodsi, bo mieliśmy po 36 lat. Ja bardzo długo byłem kawalerem. Moja żona też nie trafiła na tego swojego wybrańca wcześniej. No i w 91 roku poznałem Celinę i bardzo krótko trwało nasze małżeństwo, bo po roku już pobraliśmy się, zostaliśmy małżeństwem. Od zawsze mieszkam tutaj, szkoła średnia, techniczna. Pracowałam jako panienka na okienku, asystentka. No, z mężem się poznaliśmy w 91 roku. Przez kogoś to było takie zapoznanie, bo to nie było tak, że się tam zobaczyliśmy, zauroczyliśmy, tylko po prostu zostaliśmy sobie przedstawieni. No i tak wydawało nam się, że to jest to, że jesteśmy dla siebie stworzeni. I w 92 się pobraliśmy. Urodził się we wrześniu Marcin. No i tak ciągnęliśmy te życie. Pierwsze lata naszego małżeństwa były bardzo trudne, ciężkie. Dorabialiśmy się powoli i tak dalej. No, cały czas pracowałam na tej poczcie. W 98 mąż postanowił założyć swoją restaurację i zwolniłam się z pracy, bo syn miał 6 lat. Nie mogłam pracować, dojeżdżać. Zaczęłam pracować z mężem. No i rozkręcaliśmy te interesy. Zaczęliśmy od jednej salki, skończyliśmy na trzech. Jednocześnie wychowywał się Marcin. Przez całą podstawówkę i liceum każde wakacje tutaj harował ciężko z nami, razem pracował. Później poszedł na studia, też w każde wakacje przyjeżdżał, pomagał nam. Ale jak skończył studia, to się usamodzielnił. Dwa lata temu się ożenił. No i spodziewamy się wnuczka. I tak ciągniemy to nasze życie wspólnie. Raz lepiej, raz gorzej, różnie to jest. Nie jest tak zawsze sielankowo, ale dogadujemy się. 32 lata razem ze sobą jesteśmy, także trochę czasu przeżyliśmy. Urodził nam się syn i wtedy ja jeszcze nie miałem swojej restauracji, bo nie było tego budynku w ogóle. My ten budynek budowaliśmy od podstaw. Rodzice
mojej żony przepisali nam działkę i fundamenty na ten dom kopałem szpadlem, bo nie było pieniędzy, żeby koparkę wziąć. Budowaliśmy ten dom, ale w pierwszym roku nie pracowałem w jadłodajni, tylko tutaj po przeciwnej stronie ulicy był sklep GS-owski. Ja ten sklep wziąłem w dzierżawę i miałem kolegę, obecnie jest wójtem w Teresinie, Marek Olechowski, ale on jako jeden z pierwszych zaczął sprowadzać z Tajlandii odzież. To były dresy, koszule nylonowe, spodnie i ja od niego brałem towar i tutaj otworzyłem taką hurtownię. Miałem sklep spożywczy i sprzedawałem te ciuchy tajlandzkie. No i to mi pozwoliło mieć czas na budowę domu. Budowaliśmy dom. Też nie było za wesoło, bo w czasie budowy były problemy, mieliśmy mało pieniędzy. Ja może jeszcze nie byłem całkowicie przygotowany do tego, żeby przejąć odpowiedzialność. Może tak długo byłem sam. Odpowiadałem sam za siebie, a później, jak urodził nam się syn, musiałem wziąć odpowiedzialność i za żonę, za dziecko, za tą budowę. Nie radziłem sobie z tym. Też były różne potknięcia, ale pokonaliśmy to wspólnie z żoną, z synem. Pokonaliśmy te wszystkie problemy i w 1999 roku, to jest rok po otwarciu jadłodajni, bo jadłodajnię otworzyli w 1998 roku. Chciałem zrobić coś jeszcze dla tutejszej społeczności, bo pomimo wszystko czułem się winny, bo nie zawsze było tak, jak powinno być. I z racji tego, że znałem się na zapasach, postanowiliśmy z prezesem, z dyrektorem szkoły podstawowej w Nawiadach, z Grzegorzem Maksymowem, utworzyć klub sportowy Orlik Nawiady. Tworzyliśmy klub. Ja poprosiłem mojego kolegę z kadry, Edka Szypulskiego, który prowadził sekcję w Kętrzynie, żeby przyjechał i pokazał tutaj w szkole, na czym polegają zapasy, żebyśmy wspólnie pokazali. Edek przywiózł 6 materacy samochodem osobowym, 4 chłopaków i na boisku w szkole w Nawiadach zrobiliśmy pokaz zapaśniczy. Przyszło około 50 osób, dzieciaki były zafascynowane, bo to były ćwiczenia z akrobatyki, wychwyty z głowy, salta, przerzuty. Także na pierwszy trening, jak zorganizowaliśmy, przyszło około 20 chłopaków. No i tak to się wszystko zaczęło. Najpierw odbywały się zajęcia w klasie, rozkładaliśmy materace, mieliśmy zajęcia w klasie, później udostępniono nam świetlicę wiejską, tam mieliśmy zajęcia, ale tam było bardzo zimno, tam jak rano przyjeżdżałem, po południu miał być trening, przyjeżdżałem rano, włączałem dmuchawę i przyjeżdżaliśmy z dziećmi, to było zimą około 10-12 stopni w hali, to dzieciaki trenowały w czapkach i w rękawiczkach, tak było zimno, ale w tych warunkach udało mi się wychować mistrzów Polski, młodzików, mistrzów Polski juniorów. I mieliśmy pierwsze miejsce w województwie i 8 miejsce w Polsce jako klub. Na takie warunki, na taką miejscowość to był niewątpliwie sukces. Musimy dobrze zamykać, żeby nam nie wynieśli materacy. Trenowanie w takich warunkach, można powiedzieć spartańskich, no to była, to naprawdę był bardzo wielki wyczyn. Dlatego myśleliśmy, co zmienić, co zrobić, żeby no, te warunki polepszyć. No, po jakimś czasie, już nie wiem czy ja, czy Stasiek, ale można powiedzieć, że wpadliśmy na pomysł, że jest stara świetlica wiejska, która jest nieczynna, zamknięta na głucho w centrum miejscowości, ale trochę oddalona od szkoły. No i po jakichś staraniach, po rozmowach, po zgodzie miejscowych władz pozwolono nam tamto świetlicę zaadaptować na takie pomieszczenie do trenowania. I no, własnymi siłami poprawiliśmy jakby warunki, można powiedzieć, no i sanitarne i w ogóle lokalowe. Zadbaliśmy o to pomieszczenie. Zostało troszeczkę wyremontowane i przenieśliśmy całą tą matę zapaśniczą do... Dwie maty zapaśnicze już wtedy mieliśmy właśnie do tamtego pomieszczenia. Ale dalej to było pomieszczenie nieogrzewane. Duży kłopot był do
prowadzić zajęcia w okresie jesiennym, zimowym i takie wczesno-wiosennym. Podnosiliśmy temperaturę za pomocą nagrzewnic elektrycznych. No, to wiele osób było w to zaangażowanych, żeby tam te warunki były odpowiednie. No i gdy ta sekcja już tak się rozrastała, okazało się, że i tamte warunki są niewystarczające, już gdy ten poziom zawodników był coraz wyższy, umiejętności coraz wyższe, no to zaczęliśmy ze Staśkiem myśleć o budowie sali sportowej właśnie przy szkole. No to było zadanie, można powiedzieć, karkołomne, bo i władza wtedy nie bardzo rozumiała, może to złe słowo, że nie rozumiała, ale była miejscowość dużo większa, gminna, gdzie nie było sali takiej pełnowymiarowej, a tu w takich małych nawiadach są działacze sportowi, są instruktorzy, którzy no, zaczęli zabiegać, żeby tą salę wybudować. W tych warunkach trenowaliśmy od 1999 roku do czerwca 2010. To już są ostatnie treningi, od września przenosimy się na nową halę. Wpadliśmy na pomysł i założyliśmy społeczny komitet budowy sali sportowej przy tej szkole. Ten komitet został zarejestrowany i zaczęliśmy za pomocą tego komitetu zbierać, założyliśmy odpowiednie konto pod hasłem budowa sali sportowej w Nawiadach i zbieraliśmy pieniądze najpierw na dokumentację techniczną tej sali. W dużej mierze ta obecna sala, która już funkcjonuje, bo jednak udało się to sfinalizować, jest wybudowana według naszego pomysłu, naszego wzoru. Jeszcze raz przypomnę, że jest sekcja tenisa, jest sekcja piłki nożnej, kolarska i ta zapasów. Z tym, że my mocno się zestarzyliśmy, użyję takiego słowa, i szukaliśmy następców naszej pracy. Stasiek poprzez te 25 lat pracy w sekcji wychował naprawdę wielu bardzo dobrych zawodników, ale niedawno wróciła do swojej miejscowości Beatka Federowicz, Staśka wychowanica, która naprawdę reprezentowała nawet nasz kraj na wielu zawodach międzynarodowych i zdecydowała się prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tej sekcji. Dlatego od kilku miesięcy to Beatka prowadzi te zajęcia. Stasiek jakby czuwa nad tym wszystkim. Oczywiście sam też uczestniczy w tych zajęciach i w dalszym ciągu ta sekcja ma, użyję takiego określenia, wzięcie, bo rodzice przywożą naprawdę dzieci z całej gminy. Moja historia zaczyna się tak, że przyprowadził mnie mój brat starszy. Chodził na treningi do trenera Stanisława Kamińskiego. Przyszedł do domu i ja za nim ogólnie wlatałam za moimi braćmi, więc poszłam za nim na trening. Spodobało mi się od razu po pierwszym treningu, była jeszcze tam jedna dziewczyna, Magda Kołodko. Zaczęłam trenować, spodobało mi się. Zaczęłam osiągać pierwsze swoje osiągnięcia w województwie. Wygrywałam w województwie w kategorii wiekowej mini zapasy, młodziczki. Zaczęłam się inspirować tym sportem. Moje osiągnięcia zaczęły coraz wyżej iść w górę. Doszłam do kadetek, tam z moją przyjaciółką Alicją Piersą zdobyłyśmy trzecie miejsce na Pucharze Polski. Znaleźli nas tam trenerzy z klubu sportowego Cement Gryf Chełm. Z trenerem naszym Stanisławem Kamińskim porozmawiali na temat tego, czy byśmy chciały przejść do ich klubu. No i zadzwonili do naszego trenera, umówili się na wizytę, żeby nas odwiedzić, porozmawiać z naszymi rodzicami. Byliśmy wtedy w trzeciej klasie gimnazjum. Jeszcze wtedy podjęliśmy decyzję, że zostaniemy i od pierwszej klasy liceum przejdziemy do klubu sportowego. Przeszłyśmy. W przeciągu już 3 miesięcy zdobyłam Mistrzostwo Polski. Później pojechałyśmy na bardzo mocny turniej w Szwecji, Klippan Lady Open. Tam wygrałam z bardzo dobrą zawodniczką z Norwegii, Grace Bullen.
To był taki pierwszy mój najważniejszy turniej międzynarodowy. Następnie dostałam dzięki temu powołanie na Mistrzostwa Europy. Tam zdobyłam 5. miejsce. Wygrałam między innymi z Rosjanką. Później były powołania na Mistrzostwa Świata. Doznałam niestety kontuzji, zerwałam wiązadło przednie krzyżowe. Dochodziłam do siebie tak pół roku. Niestety kontuzja pokrzyżowała moje dalsze plany zawodowe. Dalej walczyłam, ale to już nie było trenowanie na 100%. Niestety kolano mi wyskakiwało. Więc zrobiłam przerwę od zapasów. W tym momencie trener mój pierwszy, który mnie zainspirował tym sportem, zaproponował mi pracę w klubie, żebym przejęła za niego pracę, żebym zaczęła prowadzić klub. No na razie stawiam swoje pierwsze kroki w trenerstwie. Doszkalam się, trener mi tu pomaga. Mam nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę, że rozwinie się to wszystko, ten cały klub. Na razie mam 10 dzieci. Naprawdę fajne są te dzieciaczki, lubię z nimi prowadzić te zajęcia. Mam nadzieję, że będzie wszystko szło w dobrą stronę, że wszyscy będziemy razem z gminą współpracować, żeby sport jednak w naszej gminie się rozwijał, żeby te dzieciaki miały gdzie pójść, żeby mogły w sporcie dyscypliny się nauczyć, szacunku, kultury. Mam nadzieję, że to będzie na plus dla nas wszystkich. Dzięki temu, że trener Stanisław Kamiński z nami trenował na macie, inspirował nas to, bo jednak lata miał swoje, inspirował nas tym, że on jest ciągle aktywny. Tak? No, jest dla nas, był dla mnie przede wszystkim też, był takim autorytetem, za którym podążałam. Chciałam być tak samo jak ona, aktywna. Inspiruje mnie do tej pory. Nie mogę, dalej jest aktywny, no już jest na emeryturze, a no, jest przecudownym człowiekiem. W związku z tym, że prowadziłem zajęcia z dzieciakami, sam musiałem się ruszać na macie, pokazywać im jakieś chwyty. I w 2004 zorganizowano po raz pierwszy Mistrzostwa Polski Weteranów w Warszawie. Wystartowałem w tych zawodach i udało mi się wygrać, zdobyłem pierwsze miejsce. Wtedy już solidniej wziąłem się za treningi, trenowałem. W 2010 roku pojechałem po raz pierwszy na Mistrzostwa Świata Weteranów do Szwajcarii, do Tondidier. I tam zdobyłem brązowy medal. No to już przesądziło o tym, że nabrałem wiary w siebie. Jak skończyłem wyczynowe uprawianie zapasów jako senior, to miałem kontuzję. Leciał mi jeden bark, drugi bark i myślałem, że już nigdy nie uda mi się wrócić na matę. Ale jednak ta przerwa pomogła mi w naprawieniu tych torebek stawowych i potem jak zacząłem się ruszać, nie robiłem tego raptownie, tylko rozpocząłem trening taki od podstaw, udało mi się walczyć. W 2011 roku powtórzyłem sukces, zdobyłem brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Raciborzu w Polsce, później 2012 w Budapeszcie dwa medale, srebrny w stylu klasycznym i brązowy w stylu wolnym i potem się już zaczęło. W Sarajewo 2013 medale już teraz nie pamiętam, bo mam tych medali około 20 z Mistrzostw Świata. Walczyłem w dwóch stylach, i w klasycznym, i w wolnym. W 2015 w Atenach w Grecji. W 2016 to był jedyny rok, kiedy nie zdobyłem medalu, bo przegrałem. Mistrzostwa Świata były w Wałbrzychu. W tych zawodach przegrałem, nie zdobyłem medalu, ale w 2017 już wygrałem międzynarodowe mistrzostwa w Rosji, w Kaliningradzie. W 2018 zdobyłem międzynarodowe mistrzostwo USA. Później był medal międzynarodowego mistrza Ukrainy. To były też takie mistrzostwa ciekawe, bo rozgrywały się w Odessie. Namiot był duży, rozłożony. Hala, mata była rozłożona w namiocie nad morzem. I miałem przeciwnika, który był ode mnie ze 30 kg cięższy. I od razu na początku walki złamał mi palec. Palec mi się wykręcił zupełnie w drugą stronę. Lekarz chciał wycofać mnie z turnieju, a ja nie pozwoliłem. Zawinąłem sobie trzy palce plastrem i wygrałem z tym Ukraińcem. No i wtedy
Dostałem turniej na najlepszego zawodnika turnieju za waleczność i za wytrwałość. Także to był taki dodatkowy sukces. W 2019 roku zdobyłem Mistrzostwo Świata w Warszawie. W 2020 Międzynarodowe Mistrzostwo w Tokio w Japonii. W 2021 z powodu pandemii mistrzostw nie było, ale w 2022 już wygrałem turniej w Warszawie. Także trochę się zebrało tych osiągnięć. Zresztą wszystko jest tutaj w gablotach. I tu mam jeszcze taki pierścień. To jest tych pierścieni. To ma tylko około 20 kilku zawodników na świecie i 3 zawodników w Polsce. To są pierścienie, które zdobyli zawodnicy, którzy wygrali 2 razy Mistrzostwo Świata w 2 stylach, w stylu wolnym i klasycznym. I mnie się to właśnie udało. A z Polaków jeszcze podobny pierścień ma Andrzej Wroński i Mirek Wieczorkiewicz z Jeleniej Góry. No ale Andrzej to wiadomo, firma, 2-krotny mistrz olimpijski. Gdy się poznaliśmy, no ja chciałem tutaj polepszyć warunki, no i pracy nauczycieli, dzieci, ale również chciałem zadbać, żeby no, dzieci były dobrze odżywiane, a Stasiek uruchomił właśnie w Mojtynach jadłodajnię pod nazwą Staśkowa Chata. Wtedy nawiązaliśmy taką współpracę, podpisaliśmy umowę i jako pierwsi chyba wtedy w powiecie mrągowskim, bo to było w 1998 roku, zaczęliśmy dożywiać w normalny sposób dzieci, nie tylko za pomocą szklanki mleka i tradycyjnej bułki, ale dzieci dostawały już posiłek gorący, codziennie przywożony właśnie tutaj przez Staśka. Pomieszczenie zostało zaadoptowane na ten cel i służy do dzisiaj. Także okazuje się, że jak się chce, to można zrobić bardzo wiele. Jeżeli chce się osiągnąć sukces, trzeba przed samym sobą powiedzieć, że ja dałem z siebie wszystko na treningu, żeby przygotować się do danych zawodów czy do jakiejś imprezy. I wtedy, jeżeli przegram, to i przeciwnik był lepszy, no to wiadomo, przegrałem. Ale najgorsze jest to, jeżeli człowiek przegra, bo wie, że na treningu nie dał z siebie wszystkiego, że mógł zrobić więcej i wtedy ten sukces by osiągnął. I to takie doświadczenie to się zdobywa przez lata, nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Mnie na przykład sport bardzo pomógł wyjść z różnych kryzysowych sytuacji, bo jak skończyłem uprawianie wyczynowe zapasów, to życie moje toczyło się różnie. Raz byłem na wozie, raz pod wozem. Przez 2 lata mieszkałem w Niemczech. Najpierw zaczęło się od obozu dla uchodźców, później mieszkałem w wynajętym mieszkaniu. Spotykałem się z różnymi ludźmi. No i to właśnie przez te wszystkie doświadczenia doszedłem do tego miejsca, w którym jestem teraz.